Dzień, dobry wieczór. Jestem ponownie Starki, no i widzimy się w grze Cult of the Lamp. No i cóż, wyjątkowo widzimy się wieczorkiem, gdyż nie wiem ile, ale parę dni sobie tam poprzechodziłem, że tak nazwę, tutaj w kulcie. Pozbierałem trochę materiałów, niewiele. Próbowałem pozbyć się tego gościa i stwierdziłem, że jak już jest blisko przekonwertowania i mam też inne rzeczy, to warto powrócić do gryjerki, w sensie do odcinka bardziej. Więc no, po prostu zajmijmy się tym, czym trzeba, wykonajmy polecenia. I dzisiaj, od razu mówię, odcinek będzie dużo spokojniejszy, bo chciałbym skupić się na rozwoju miejscowym tutaj kultu, a nie koniecznie na krucjatach, które oczywiście może też będą, ale z góry informuję. Jeśli nie będzie krucjaty, w opisie nie będzie o tym informacji. Jeśli natomiast będzie jakaś krucjata tutaj w tym odcinku, to sprawdźcie opis. Na początku, po prostu w opisie będzie wielkimi literami przed wszystkimi typowymi rzeczami napis krucjata. Albo nawet w komentarzu przypiętym, jeszcze nie wiem jak to zrobię. Albo póki co się tym przejmujmy, tylko tutaj kolejne wululu czy coś i naprawiliśmy gościa. Teraz można go już wypuścić do społeczeństwa z powrotem. Ale za to mamy zadanie na to, że musimy kogoś innego wysłać. Mati. On. Do więzienia. Nie chciałem tego, no ale mamy zadanie dosłownie od naszych towarzyszy, więc no, trzeba o tym pogadać. I teraz, który to chciał? A ten tutaj. Uwaga, czy będzie coś specjalnego? Dziękuję za to, że trzymasz nas w bezpieczeństwie. I uwolnimy go od razu, bo nie ma. Po prostu tak. O, i patrzę, przy okazji zostaje przyjaciółmi. No i przy okazji też tak jest innych rzeczy, tej kolejni starcy. Dwóch poprzednich niestety leży już tutaj. I tak, w sumie nie wiem co więcej zrobić, poza tym, że podstawą dzisiejszych działań musi być reforma, że tak dziwnie to nazwę, systemu, a jakby to najlepiej określić, kodkowo-farmowego. Tak, najłatwiej będzie to określić, więc no, musimy po prostu się tutaj postarać co do niektórych kwestii, ale zanim to msza, standardowo, która powinna dać nam też kolejne ulepszenie bojowe, więc jej, fajna sprawa, raczej wystarczy, tak, wystarczyło. I cóż, decyzja wielka, albo coś tu, albo tu, oczywiście, że wezmę to. I następne ulepszenie, czy tego chcemy, czy nie, będzie to już jeszcze, jak to tak zwał, jeszcze wyższy poziom broni. Więc no, fajna sprawa. I widzę, że też wymogi nie rosną tak strasznie szybko, więc nie ma co się przejmować, damy radę wszystkiemu. I kolejna rzecz, doktryna, musimy pilnować. Ze śmierci mam dwie, tu mamy wszystkie, tu jeszcze nic nie mamy, tu mamy posesję. O, i teraz ciężko mi zdecydować, życie po śmierci, posesję czy żywność. Niech będzie posesję. Potem żywność. Prywatne wyznawanie czy wspólne ceremonie? Okej. Okay. I teraz możemy wziąć wieżę w materializm i to będzie powodować, że będziemy mieli lepsze te kwatery do spania, a tej dekoracje. Nie wiem, co jest lepsze, chociaż z czasem wydaje mi się, że nie będziemy musieli budować już takich rzeczy, więc wezmę to. Dekoracje, wiecie, zawsze mogą się przydać, więc jak będę chciał ładne miejsce zrobić, to może być fajne. Chociaż nie będę ukrywał, wielkiego znaczenia dla mnie to nie ma, bo i tak pewnie ani jedno, ani drugie nie będzie aż takie ważne. Niemniej jednak zobaczmy, jak tam z odnowieniem. A powoli się ich odnawia. Jak tylko będzie można, to ogłosimy kolejną doktrynę, bo czemu nie? A teraz szybciutko tylko ogarnijmy, co trzeba zrobić i tak. Jeśli dostaniemy 5 desek, czyli jeszcze jedna, będziemy mogli budować stację lekarską, czy medycynę sprzyną, jak zwał, tak zwał. Teraz tak, tu możemy postawić blisko z nasionami. A więc fajna sprawa, tylko drewno to nam zużyje. W kwestii wiary tutaj potrzebujemy dużo materiałów, jak widzicie, żeby zrobić konfesjonał. No i jeszcze takie kapliczki, ale no, nie mam na to trochę materiałów. I no, ja bym to najlepiej powiedzieć, zanim coś będziemy tutaj dalej w tej kwestii robić, to wolałbym postawić chociaż kilka, jak to się nazywa,
Kilka pniaków tutaj, żeby mieć kilka stacji do drewna. Bo obawiam się, że jeśli tego nie zrobimy, to zabraknie drewna i to szybko. Oczywiście nie jest to wielki problem, bo drewno można zbierać w wielu różnorakich miejscach. Więc jak tylko pozbieramy, to się tym zajmę. A i przy okazji jeszcze tutaj widzę, że jeden z naszych towarzyszy gotowy jest na ulepszenie. Ale zanim coś, to poczekajmy, aż oni skończą tańczyć, bo nie lubią, jak się im przerywa takie rzeczy. Chyba, że to jest jakieś tańczenie w uwielbieniu, po prostu, nie, że się komunikują w ten sposób. Dobra, nie, robił sobie coś, więc lepiej mi przerywać. Ale mniejsza z tym teraz, tak, kolejny poziom, super. I w sumie mógłbym kolejny rytuał zmartwychwstania przeprowadzić, tylko czy ja tego chcę? No, w sumie możemy. To mi szkodzi. Taki rytuał był też poza tym, że obniżą wiarę, to mogą przywrócić kogoś, kto był naprawdę potężny i to, jak widać, w kwiecie wieku. Czasem w kwiecie wieku jak młodzika, tak lepiej powiedzieć. Z poziomem zachowanym, więc to jest piękne wręcz. No, chyba to zrobimy nawet. Zanim to jednak, to odbierzmy drewno. Widzę, że będę mógł zaplanować kolejny ten, jak to się nazywa. Kolejny tartak, chyba tak to się nazywa, to coś, co chciałem określić. Chyba. No, jak mówiłem, odcinek dzisiejszy będzie głównie tak wyglądał, bo stwierdziłem, że czemu by nie, taki spokojniejszy może być. I jeśli się uda, chciałbym też spróbować, rzecz jasna, żeby nie było, bo nie wiadomo, czy to wyjdzie. No, ale przygotować dużo lepszą farmę niż to, co tu mamy. Ale do tego wymagam, no, wymagane są materiały, więc no, bez nich raczej za łatwo nie pójdzie. A nie mamy materiałów, więc no. Postawimy jeszcze jeden tartak. Może jeszcze jeden kamieniołom, czemu by nie? To w sumie nic mi nie przeszkadza w tym, żeby mieć więcej kamieniołomów też. No, sytuacja będzie dobra, bo przynajmniej potem będę musiał się martwić, że mi zabraknie kamienia znowu. I tak, zaczynamy od tartaka. Kolejny tutaj niech będzie. I dodatkowo plan kamieniołomu. Kamieniołom niech będzie tutaj. Tak tu, czemu by nie? I jeśli mamy jeszcze możliwości, chyba nie, bo to wymaga drewna, co dziwne, co bym zrobił dziurę. Na zwłoki, na wszelki wielki. No ale niestety, jak widać, nie ma, więc no. Musimy się streszczać. Albo inaczej, musimy odprawić rytuał na wypadek. No, na sytuację, w której wymagane by to było. Bylebyśmy właśnie mieli z powrotem naszego sojusznika tutaj jednego i dowolną dziurę na zwłoki. Mam dwóch starców, a jeden niedługo może zginąć. Teraz kto był lepszy? Wielkiej różnicy nie ma. Weźmiemy jego. Jednak to był chyba nasz drugi, trzeci, jakoś tak. A teraz, jeśli powróci jako młodzik, to wszyscy będą się cieszyć. Więc tak, nie byli mi się to nie do końca podoba, ale no. I proszę tak, dziury jak widać będą się ten same opróżniać. Dobra, nie wiem ilu ich mam, ale zapchamy wszystko dzisiaj jagódkami. Niech ci, którzy chcą jeść, jedzą, ci, którzy nie chcą, nie jedzą. I no, cieszmy się po prostu z tego, że jest nam dane być tutaj. Teraz. I okej, teraz nie mam co się też niepokoić, nawet jeśli ktoś nam niestety by miał zginąć. Najprościej w świecie mam wolne miejsca, więc jest bardzo dobrze. No a teraz ci, którzy chcą, mogą właśnie z nami tutaj budować. I jakoś się to załatwi. I teraz też wpadł na pomysł w sumie, jeśli chodzi o wszystko, zanim coś poważniejszego, to że w sumie przydałoby się właśnie zobaczyć, jakie tu mamy wielkie skarby. I stało się coś ciekawego. Ostatnio dzieje mi się coraz częściej, w szczególności w kulcie owcy, czym jagnięcia. Nie wiadomo czemu często mi rozłącza pada. Tak, zabierz to do Plimbo dla nagrody. Nie wiem, kim jest Plimbo, ale tak. Więcej materiałów zbiera. A tu szybciej devotion. Okej. To muszę znaleźć jednego, który będzie zajmował się bezpośrednio tym jednym konkretnym. Jaki poziom? Drugi. Nie jest najlepszy. Jakiegoś takiego naprawdę już zaawansowanego znaleźć, któremu
wręcz powiem, słuchaj gościu, to ty jesteś moim budowniczym. Co, znaczy ten, jaki budowniczym? Ty jesteś moim drwalem, więc to tobie poświęcam to wszystko. Okej, teraz się kłócą, to lepiej nie. Dobra, nie będę może aż tak się tym przejmował. Ty zostajesz oficjalnie... A, dużo tego mam. Dobra, ty będziesz oficjalnie skupiał się na tym, żeby tutaj mnie czcić. Więc ciesz się. Teraz jeszcze work... Worship. Bezpośrednio informujemy, że ty masz worshipem się zajmować. Tu mamy jakiegoś króliczka. Poziom trzeci jest najlepszy. Nie lubi poświęceń. Ale dobra. Nie jesteś może najlepszy, ale... Zostaniesz tak... To... Oficjalnie zostajesz drwalem. Bo tym nie było... Coś. Okej. I... Drewna potrzebujemy szybko, żeby naprawić tylko kwatery. Raczej długo nie zajmie, żeby przygotować. Tak. Mam 11 minutę w sumie. Póki co. A dobra, przypomniałem sobie jeszcze bardzo ważne jednej rzeczy. Bo miałem mówić, że w sumie nie mamy nic do ogarnięcia. Prawda jest taka, że mamy i to jedną bardzo ważną sprawę, którą muszę się pochwalić. Tak, celowo pochwalić, tak w sumie pochwalić, bo tak bym się chciał. Ale mniejsza. Idziemy tutaj. I nie tylko po jagódki czy drewno, co to nie. Nie idę też po karty. Halo, kontroler. Przestań się buntować. Na tym sprawa jest... Dobra, już działa. Ale tak, jagódki też szybko tutaj zbierzemy, bo czemu by nie? Tutaj mam 17 monet? Tak, 17, dobra, to nie jesteś na nas zbyt wiele. Ale tak, mamy tutaj i lobstera, i squida. Udało się wyłowić. Więc tak, homar, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Jak obiecałem, masz fragment skarbu. Kolejny fragment tego czegoś, pewnie. Tak, jeszcze jeden dostaniemy, to całe coś. Będziemy mogli przez co chyba nową bramkę sobie wybrać, czy coś? O, eluzji, czyli taki unikający, czy tam zwinny, uciekający, kałabarnica. Świetnie. Masz to. Złapałem to może z 50 lat temu. Nie mam dla mnie żadnego zastosowania. No, 4 kawałki mógł to złączyć. Nie, lepiej to oddać na części. Ale dobra, mamy to. Cokolwiek to jest. Ach, święty talizman. Nazwałeś 4 kawałki talizmanu i to może... O. Nowa ubranka, tak. Zobaczmy, coś jeszcze powie. Nieźle. Całkowicie nieźle. Jesteś dosłownie mistrzem wędki. Zaspokoiłeś moje potrzeby. Dobrze, no i bardzo solidnie. A jeśli nie będziesz chciał... jak to się nazywa? Łowić, to mogę się z tobą handlować. Okej, czyli tutaj możemy w sumie... większość ryb kupować. Ciekawe. Fajnie w sumie. Nie będziemy musieli się przejmować niczym poza podstawowymi rybami. Ale czy jest też takie potrzebne? No, nie powiedziałbym. Bo naprawdę łowienie jest szybkie, łatwe i przyjemne i... No nie ma co narzekać. O czym też zaraz się przekonamy, bo jak tu już jestem, to poza kamykami i jagódkami wezmę od razu trochę... tego, jak to się nazywa. Wezmę od razu ryby. Więc no. Słyszałem, że niektórzy ponoć się skarżą, że ciężko złowić te specjalne ryby i załatwić jego sprawę. Ale ja osobiście nie miałem z tym problemu, jak zresztą widać. To dosyć szybki moment jak dla mnie. A już mamy to załatwione i tak, tuńczyki. Nie pamiętam, czy mogę coś z nimi zrobić. Ale nawet jeśli nie, to przydałoby się znaleźć w końcu jakiś sposób na gotowanie ich. Tak, dzień 28. Krab. Okej. Okay. Był jakiś komunikat, zaraz zobaczę, o co chodzi. Tak, jak tylko to załatwimy, to trzeba będzie szybko lecieć z powrotem do naszych, odprawić mszę, po czym ogarnąć coś dalej i... O, łóżko jakieś się zapadło, niestety. I kolejny z naszych towarzyszy jest w starym wieku. To jest niepokojące. Zdecydowanie więcej ich się starzeje niż,
że jestem w stanie nadgonić. Nie żeby to było złe, nie, to jest naturalna kula rzeczy, tylko... No nie wiem, czy będę nadążał za nimi. A jakkolwiek dziwnie może to brzmieć, to problemem dla mnie jest to, że nie mamy grobów ani materiałów na groby. Teraz tak, no, jak zwykle dostaliśmy ryby, z którymi nic nie zrobię. Wód aż taki mnie doskwiera, więc chwilowo nie będę ich karmił. Wiem, że trochę to okrutnie zabrzmi. Ale niestety, natomiast przydałoby się pozbyć tych ryb, co niektórych, nawet jeśli są wielce warte. Cena mocno rozpada, no ale monety są bardziej potrzebne na obecny moment, więc tak. Idziemy tutaj szybko. Msza? Nie, przed mszą jeszcze ogłosimy tutaj doktryny i wybierzemy nowe ubranko. Bo to są jednak piękniejsze i ważniejsze rzeczy. I teraz, żeby to było jasne, wezmę... żywnościowe jakieś rzeczy. Czemu nie? A, powiedzmy tak... skarby lądu czy ziemi? Okej, okay, Ritual of... okej. Okay. To jest morskie. Bardzo więcej ryb, super. To od razu wzrastają rzeczy. Jest to by wzrost fajny i w ogóle, ale to jest dużo mocniejsze, więc biorę to. I sam się tym będę mógł zajmować łatwo, jak będzie mi się chciał łowić, więc jej. Kolejne. Jak widać, niestety kości nam zaczyna brakować, ale tak, na krucja tak się tym zajmę. Co jeszcze ważniejsze, szybko ogłaszamy sobie nowe ubranko. Teraz tak. Zwiększa zadawane obrażenia zwiększane są przy każdym zabójstwie, czy przy każdym pokonaniu wroga, ale zastosują się, kiedy zostajesz zaatakowany, otrzymać podwójne obrażenia. Nieciekawe. Cztery taroty na początku, ale nie dostajesz więcej. Półtora razy niebieskie serce zamiast czerwonych. Nope. Glass Cannon. Zadajesz, klątwy zadają podwójne obrażenia i kosztują połowę ferworu, ale, ale życie i obrażenia wręcz są połowiczne. Kiepskie, wiecie co? Weźmy to. Podwójne obrażenia otrzymuje, ale też zadaje podwójne. Znaczy, zadaje coraz to większe. Więc no. Mam teraz coś takiego, zamiast podstawowych ubranek. I mamy achievementa. Transform. Jeśli chodzi o rytuały, czy mam coś ważnego? Nie. Tylko z tego nigdy nie zrobię. Nie chcę tego robić po prostu. Jest mnóstwo różnych rzeczy, które mógłbym zrobić, ale tego nie zrobię. Ja próbuję być tym miłym. Chociaż ciężko być tym miłym. No ale rozumiecie co chodzi, próbuję jakkolwiek starać się grać tym dobrym. Okej, 50. Na następnym jeszcze nie będziemy mieć chyba mocy. I kontroler mi się wyłączył. No super. Nie rozumiem tego. Wcześniej takich problemów nie miałem. A nagle tylko i wyłącznie w tej grze zaczyna się pojawiać. Okej, jeszcze coś od nas chce, jakiś jeden z naszych, więc posłuchajmy. Wierzę, zakochałem się, ale Mati nie wie, że istnieje. Rozbierasz dla mnie, o jest, 10 kwiatków bym mógł... Tak... Nie będę kończył. Bo tak, nie lubię po prostu tak jeszcze wspominać, mówić, ani nic. W szczególności na nagraniach. Wiem, że w tym nic złego nie ma i tak dalej, ale... Ale tak, to jestem ja po prostu. Jestem dziwny. Okej, no... Wygląda to, że w takim wypadku czy tego chcę, czy nie, mamy robotę do wykonania. Więc pomijając to, że musimy posprzątać szybko tutaj, to lecimy na krucjaty po kwiatki. Taka norma w sumie. Nawet wielka norma. No, bardzo wielka, tak jak to w sumie teraz o tym myślę. A jeśli to postawimy, to będą mogli sadzić. Na razie tutaj tak po prostu. Później pomyślimy co dalej. I tak, jeszcze 5 tylko brakuje drewna, czyli łącznie 2. Przy 5 brakuje, czyli łącznie 2. Dwóch drewna jeszcze potrzebujemy i będziemy mieć możliwość łatwą do tego, jak to się nazywa. A do tego, że będziemy mieli spokojnie dwa groby. Wolne.
A nie ukrywam. Starałbym się, powiedzmy, nekromancją aż tak nie parać, kiedy to nie jest aż tak potrzebne, więc tak. Nie będę robił back to work. Ale za to zbierzemy to. Kolejny fragment i kolejna doktryna. No dobra. Noż w sumie, czy powinienem informować o tym, że idziemy do Darkwood? Powiedziałbym, że nie. Darkwood już mamy większość rzeczy ogarnięte. A idziemy tutaj tylko po kwiatki, jak zwykle prawie, że. Więc no. Idziemy, tu mamy... Dobra, to chyba znamy. A to Zilus Axe. Zebrany favor jeszcze będzie zwiększał Divine Inspiration bar, okej. Tak, dobra, to znamy i to dokładnie. Ciekawe. Dobra, piękne. I teraz tak, musimy być ostrożni. To bardzo, bo nie chcę otrzymywać obrażeń, jako że otrzymuję podwójne. Ale zadawać większe chcę. No, mówię, że nie chcę otrzymywać obrażeń, bo dostaję podwójne, po czym otrzymuję dwukrotnie. I tak, 10% na postać. Sporo. Ale jak widać, kara też jest sążna, więc trzeba być naprawdę ostrożnym. Ale tak, na takim toporku to odczujemy to bardzo. Jak te wrażenia będą naprawdę solidne. Dobra. Dobra. Dobra, dobra. 80%. Oj, najgorzej z tym, że w sumie stresuje mnie to, że mam takie bonusy i nie chcę ich stracić. I powiem szczerze, że w Isaacu mam zawsze też tak samo. Jak mam jakieś takie super bonusy, to potem mi tracę. O, a wezmę to. Zawsze jakaś fajna szansa na ryby. A jak wiadomo, ryby się mogą przydać. Zawsze jakieś pożywienie. I tak, kultyści. Idę na dwa uderzenia póki co. Ale już niedługo będą na jedno. Więc fajnie. Fajnie, podoba mi się to. Nawet bardzo. Gorzej, że nie ma kwiatków. Jak zawsze prawie, że... A nie, przepraszam, 4 już zebraliśmy. To nie jest aż tak okropnie. Tak, skrzynka, w której dostajemy dużo monet i niebieskie serduszko. Dziękuję. To jest tak drewno, serduszka... Drewno. Drewno. Potrzebujemy drewna. Wiem, że może to być naprawdę zadziwiające dla wielu, ale to drewno mi się kończy, więc tak. Po prostu drewno. A jak mówiłem też wcześniej, nie wiem, czy wspominać o tym jako o krucjacie, czy nie. Bo Darkwood w sumie, jak widzicie, nie jest niczym wyjątkowym. No ale chyba w porządku byłoby poinformować, więc no powiedzmy, że tak, że dostanę informację o tym, że byliśmy w Darkwood, ci, którzy ewentualnie nie chcieli, jeśli nie będzie krucjaty. Więc no, jeśli za to mnie, wam się to nie spodoba, że Darkwood nazywam krucjatą, to też możecie o tym wspomnieć. I niestety straciliśmy bonusy. I znowu. Więc no chyba trzeba być naprawdę ostrożnym. I tak, ostrze jest szybsze, to bije więcej. Wezmę jednak mieczyk. Wiem, że może niektórych z was to zdziwić, że czemu mieczyk, jak ja tutaj mówiłem o stakowaniu obrażeń i tym podobnych kwestiach, ale... Ale odpowiedź jest bardzo prosta. Mieczykiem mi się najlepiej walczy ze wszystkich broni dostępnych. Więc tak, nawet jeśli ma być to kosztem większej ilości wymaganych ciosów, żeby ubić wrogów, to wolę mieczyk niż topór, chociaż topór też jest super, co nie zaprzeczę. Muszę być naprawdę ostrożny. Jeden błąd i po mnie. Co można? O nie, 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 nie. Nie wierzę, w takim momencie padł. Ciekawe, czy czego to jest? Może kabla, czy czegoś, ale nie,
Nie, no jest full screen normalnie. Nie, wszystko wydaje się być sensowne. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Jeśli ktoś z was ma pomysł, co to może powodować, byłbym bardzo wdzięczny. Przy czym podkreślam, problem pokazuje się tylko tutaj. Ani w Elden Ringu, ani nigdzie indziej tego nie ma, więc dlatego mnie to tak dziwi. To specyficznie Cult of the Lamp po prostu ma takie dziwne problemy. A póki co tak, próbujmy przeżyć. I kwiatki jak tam? O, dopiero 6. No nie! No nie wierzę. Smutne to, ale przegrałem tylko przez moją własną głupotę. Jak zwykle chciwość mi po prostu dopadła w kwestii tego, że no... chciałem... Jak to się nazywa? Chciałem... no, brakuje mi słów teraz. Jak zwykle ten... No... Czemu ja mam takie pusto w głowie? No chciałem po prostu szybko ich wyeliminować. Przy czym, żeby nie było, nie zmienię ubrania. Jestem nieostrożny, ale to ubranie pozwala tak łatwo potem eliminować wrogów, że no... Nawet gra na trudnym dużo nie będzie mi przeszkadzać. O, przy okazji ktoś tutaj zdobył poziom, więc no... Dajemy mu to. Tak, pierwsza sprawa, idziemy tutaj znowu. Na... Najpierw na to. Muszę szybciej te doktryny robić, czy tego chcę, czy nie. A potem pójdziemy spokojnie jeszcze na... jak to się nazywało? Na mszę. I... jak będzie ostatni z jedzeniem? Wymaksujemy, to być dobrze. A oświecenie przez dyscyplinę? Czy... O, usunięcie inhibicji. Zwolnienie... nie wiem, co jest. Znowu... Ale nie do końca rozumiem. A, brainwash, dobra. Substances encouraged trait. 20 wiary, kiedy jakiś brainwashing ritual, czyli jakiś rytuał pranie mózgu, którego nie znam, więc ciężko stwierdzić, a tutaj... Tutaj prędkość pracy i generowania oddania 10%, ale większy, a 50% szans na to, że staną się chorzy po rytuale prania mózgu. I tutaj pozwólcie, że zrobię cięcie, bo nie wiem, czym to jest, więc może to gra potem by nam wytłumaczyła, ale powiem wam szczerze, idę sprawdzić w internecie, czym to jest, żeby podjąć decyzję jakkolwiek, nawet jeśli częściowo to świadomą. Dobra, mam tutaj informację już o tym. To jest rytuał, który z czasem poznamy. Jak go dostaniemy, co dostaniemy. Ale powiem tak, biorę to. Nie ma co po prostu wybierać tamtego. Nie dosyć, że to mi bardziej brzmiało. Lepiej. Tak jeszcze, no, okazuje się, że ten rytuał najlepszy nie jest, więc ja będę się ograniczał. Okej, mamy to zrobione, to teraz sermon. I no, raczej nie dostaniemy się do 90 już, ale niewiele nam zabraknie. Chociaż mamy co, jednak mamy. Super, jeszcze lepsze bronie. Potężne, potężne, podoba mi się to. Podoba mi się to. Więc tak. Takim wyposażeniem też ruszamy na ostatnią dzisiejszą krucjatę. Miał ich nie być, chociaż wygląda to, że będą. Chociaż, wiecie co, nie, nie. Skupmy się na tym, o czym mówiłem, czyli na zwinięcie trochę naszego obozu. Okej, 5 desek, 2 kamienie. I to pozwoli nam mieć ulepszone działanie farm. Na razie tyle. Zresztą się nie przejmujmy. Jak widać, kamieniołom nam się rozpadł. Smutno. Ale spokojnie, zaraz go odbudujemy. Bo stwierdzimy, że tak, 2 kamieniołomy, 2 tartaki wystarczą. No dobra. Wybaczcie tam przerwę. Ale tak, wołali mnie po prostu mownicy.
A wygląda też teraz na to, że pad coraz bardziej się buntuje, więc. W świecie właśnie przygotuję parę posiłków. Ruszymy jeszcze na krótką cjatę z powrotem Darkwood po dwa kwiatki. I na tym będziemy kończyć epizoda, dopóki nie rozwiążę problemu, bo jednak ciężko jest po prostu grać, kiedy co chwilę kontroler z niewiadomych przyczyn się rozłącza. Podejrzewam, że mogę znać powód tego wszystkiego, ale no, nadal będą się to sprawdzić. I teraz zaczynamy swoją drogą od broni na poziomie 10. Więc może będzie trochę łatwiej niż było ostatnio. I tak, prędkość ataku zdecydowanie na toporku jest cenną rzeczą. Teraz tak, raz, dwa. Raz, dwa, trzy. Unik. 10%, raz. Dobra, nie dałem rady, raz, dwa. A tak, raz, dwa. Oczywiście, pokonani. 20%. To jest tak, kwiatki. O, pierwszy raz. Dwa. Dwa. A, nie trafiłem na dwa. Okej, raz, dwa. O. I niestety mamy śmierć kolejną. Więc tym bardziej niby kwiatki uzbierałem. A jeszcze idę dalej, to jest trochę głupi pomysł. I obrażenia. Oczywiście, musiałem otrzymać w jakiś głupi sposób. I powiem szczerze, tak. Chciałbym po prostu, można najłatwiej to określić, przejść pierwszą sekwencję. Po jej końcu wyruszę z powrotem do kultu. No jak mamy zwłoki, to też nie chcę, żeby wszyscy się przez zwłoki pochorowali. A tak to się niestety skończy, jeśli nie będę tego nową. Mamy koniec na całe nieszczęście. Więc szybko wrócimy, przekażemy kwiatki, zrobimy pogrzeb. No i trzeba będzie po prostu pójść. I tak, 20% rzeczy tracę, jeśli się teleportuję. Nie jest to wielka cena. I szczerze muszę przyznać, to ubranie zdecydowanie, mówiąc wprost, no, dobrym wyborem. Jeszcze szybko tylko tutaj, tak, kwiatkusz, kwiatki. Dziękuję, teraz potrzebuję tylko wyrobić w sobie odwagę, by pogadać. Ja w ogóle ciekawe, że to jest swym dem. Czyli tak zawsze neutralnie w ten sposób będą podchodzić do rozmów. I ma to sens, w ten sposób łatwiej niż po prostu dosłownie płcie coś rozdzielać. Jest to dla mnie na plus. W szczególności, że to są zwierzątka i takie spokojne. Można powiedzieć bezpłciowe, może sobie żyć. Nikomu to nie przeszkadza, więc tak, ja nie będę tutaj narzekał na to wszystko i udało się, więc teraz tylko pozbieramy trochę odchodów i kamyków tym podobnych, a ja póki co dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało i w kolejnym odcinku pewnie już zaczniemy ogarniać ten kult bardziej niż dzisiaj, w kontekście takim, że może zaczniesz to jakoś ładniej rozpracowywać, roznosić i tym podobne. I co, udało się materiały, które były na totem wzrostów, który ma jaki zasięg? Niewiele większy od tego. Okej. To jakoś to się tam wypracuje później. No, a jak na razie, tak jak mówiłem, trzymajcie się, hej hej, no i to tyle, więc pa. Coś.